Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, liturgia słowa dzisiaj, w kolejny dzień Wielkiego Postu, usilnie przypomina nam, że jest to czas naszego nawrócenia, jest to czas prośby o przebaczenie, prośby o przebaczenie, którą kierujemy do Boga, którą kierujemy do tych, których obraziliśmy. Ale jest to czas pewnego wysiłku, byśmy czynili dobro, nie tylko unikali zła. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami. Właśnie naszemu życiu, naszemu duchowemu życiu zagraża zło. Ale aby to życie było pełne dynamizmu, nie wystarczy tylko zła unikać. Trzeba czynić dobro. To jest nasze wezwanie chrześcijańskie, wypływające z naszego chrześcijańskiego powołania. Jesteśmy wezwani do tego, byśmy czynili dobro, byśmy czynili dobro jako wspólnota Kościoła. Ewangelia jeszcze bardziej konkretyzuje dzisiejszy fragment Ewangelii, to czynienie dobra. Trzeba zacząć od rzeczy elementarnych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Wydawałoby się, że być miłosiernym w gruncie rzeczy nie jest rzeczą trudną, ale wzór, poprzeczka jest tutaj bardzo wysoka. Jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dokładnie to samo wezwanie i ten sam nakaz, który powtarzamy codziennie, wierzę, w modlitwie pańskiej. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To jest przesłanie, które Kościół kieruje do nas. To znaczy, jest to wezwanie Boże skierowane do nas, jako do wspólnoty Kościoła. Bo nasze chrześcijańskie powołanie realizujemy wspólnie, we wspólnocie Kościoła. O Kościele mówi się jak gdyby dużo, na ogół, jeśli wziąć pod uwagę media, mówi się oczywiście źle, o różnych bolesnych wypadkach, błędach. Nie chce się pamiętać i widzieć dobra, jakie Kościół tworzył i tworzy. Oczywiście czas Wielkiego Postu jest czasem nawrócenia dla nas wszystkich, bo jak mówiliśmy wczoraj, jesteśmy świętym Kościołem grzesznych ludzi, ale świętym. Jest ten wielki potencjał w nas i nie należy go z niego rezygnować, czy łatwo się poddawać. Dzisiaj i nie tylko dzisiaj wszystko się czyni,
jeśli chodzi o media, o życie społeczne, nawet polityczne, by chrześcijan zastraszyć, by milczeli wystraszeni. Jeśli ktoś czyni pomyłki, błędy, powinien się w nich pokajać, ale czynić dobro. Z wielką satysfakcją znalazłem tutaj w kancelarii parafialnej książkę George'a Weigla Odwaga być katolikiem. Ta książka jest do nabycia, bardzo cenna książka amerykańskiego autora, który odnosi się do tak zwanych skandali w kościele amerykańskim, oczywiście rzeczy bolesnych, ale wyjaśnia pewien background, w jaki sposób pewne wypadki zła zostały odpowiednio upublicznione po to tylko, żeby oczywiście mieć z tego jakieś korzyści i polityczne, i materialne nawet. Odniesiemy się do tego na końcu. Dla nas wyzwaniem jest naprawdę mieć odwagę być katolikiem, być chrześcijaninem odważnym i mężnym. O Kościele się mówi dzisiaj wiele i nie tylko dzisiaj. Natomiast pewnie nie wiemy o tym, że na Soborze Watykańskim II, kiedy postawiono sobie pytanie, czym jest Kościół, w gruncie rzeczy Sobór nie podał definicji Kościoła. Raczej poszedł po linii opisu tej rzeczywistości, tej wspólnoty. W gruncie rzeczy, kiedy my rozpoczynamy liturgię mszy świętej pozdrowieniem kapłana, miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi, to jest jakaś już duchowa definicja Kościoła. Jesteśmy wspólnotą, po łacinie jest powiedziane nawet więcej, communio, a więc i to communio sanctorum, to jest dokładnie te słowa, które w ramach wyznania wiary mówimy w języku polskim. Wierzę w świętych obcowanie. Staropolski termin, którego może często nie rozumiemy, natomiast on podkreśla tę rzeczywistość Kościoła, Kościoła nieba i ziemi, wspólnoty, dynamicznej wspólnoty świętych. Wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Jedni już to powołanie zrealizowali. My jesteśmy na etapie realizacji. Kiedyś w średniowieczu, w kontekście tamtejszej mentalności, mówiono o Kościele wojującym, to znaczy podejmującym wysiłek, walkę tutaj na ziemi, oczywiście walkę duchową. To jest słowo wzięte z Biblii, walka duchowa, wysiłek duchowy. Kościele triumfującym i Kościele w oczyszczeniu. Dzisiaj zwykle mówimy o Kościele pielgrzymującym, bardziej niż wojującym, w gruncie rzeczy po to, by dzisiaj pielgrzymkę wiary prowadzić, potrzeba wielkiego wysiłku, wielkiej odwagi. A więc to ten Kościół, który kiedyś był nazwany wojącym, jest Kościołem naprawdę podejmującym się wysiłek bycia wiernym Ewangelii. Tak więc ten podział na Kościół pielgrzymujący, Kościół niebiański, Kościół w oczyszczeniu nadal jest aktualny. To jest właśnie communio sanctorum, czyli świętych obcowanie. I święci nasi patronowie w niebie nie są tylko tymi, którzy kiedyś żyli, odeszli, są jakimś tam przykładem dla nas, ale są tymi, którzy w ramach wspólnoty Kościoła modlą się za nas, modlą się z nami. Dzisiaj w kalendarzu liturgicznym w Polsce, na Białorusi, na Litwie wspomina się wielkiego świętego, świętego Kazimierza, który był, w Polsce się mówi, królewiczem, ale tak naprawdę był wielkim księciem Wielkiego Księstwa Litewskiego, które razem z koroną polską stanowiło Rzeczpospolitą. To jest czas, kiedy i tereny Polski, i tereny Litwy, Białorusi, częściowo Ukrainy tworzył jeden organizm polityczny.
bazujący oczywiście na duchowych dobrach. My na Białorusi ze szczególnym sentymentem wspominamy świętego Kazimierza, tym bardziej, że umarł on w Grodnie. Ale jest on patronem jak raz ludzi zaangażowanych w życie społeczne, polityczne, powiedzielibyśmy dzisiaj. Święci są tymi, którzy, z którymi pozostajemy w szczególnej, głębokiej duchowej więzi, podobnie jak w duchowej więzi zostajemy z tymi naszymi braćmi i siostrami, którzy odeszli do Pana, ale przechodzą jeszcze proces oczyszczenia. Za nich modlimy się, za dusze w czyśćcu cierpiące, odprawiamy msze święte. To bardzo dobrze, że istnieje ta tradycja, przynajmniej w Kościele w Polsce, czy wśród Polaków, intencji mszalnych. W wielu regionach świata z tego zrezygnowano, a jest to oczywiście zubożenie doświadczenia wiary. Tym bardziej, że dusze w czyśćcu cierpiące potrzebują naszej modlitwy, ale modlą się także za nas. Nie mówimy wobec tego o rzeczach abstrakcyjnych, kiedy mówimy o Kościele, tylko o bardzo konkretnym naszym udziale w ogólnej modlitwie całego Kościoła, w niebie, w czyśćcu, na ziemi. Oczywiście w tym Kościele na ziemi szczególną rolę pełnią biskupi, kapłani, diakoni. I znowu spotykamy się z fenomenem braku powołań z bardzo prostej przyczyny. Dzisiaj chrześcijanie, zwłaszcza katolicy, przestali się modlić o powołania kapłańskie zakonne. Jeżeli się nie modlimy, nie czekajmy, że Pan Bóg nam będzie dawał to, o co nie prosimy. Być może, nawet nie być może, jestem głęboko przekonany, że te krytyczne słowa nie odnoszą się do was, że pamiętacie o potrzebie modlitwy o powołania kapłańskie zakonne. Kontynuujcie ten piękny zwyczaj, tylko nie należy się modlić o powołania kapłańskie zakonne dla córki sąsiadki lub syna sąsiada. Módlcie się o powołania kapłańskie zakonne dla waszych dzieci, dla waszych wnuków. Nie wszyscy muszą być informatykami. Dlatego to jest jeszcze jedno pytanie, czy my w Kościele zostajemy kibicami, a nawet mniej, telewidzami, czy chcemy swój udział w rozwój Kościoła, w rozwój misji Kościoła wnieść naszą zwykłą modlitwą, komunią świętą, praktyką oczywiście komunii po spowiedzi świętej. Tak więc ta tajemnica świętych obcowania to nie jest coś abstrakcyjnego, pięknego, dalekiego od naszego życia. A z drugiej strony jest rzeczą zupełnie naturalną, że chcielibyśmy także w Kościele być obsłużeni przez księży natychmiast, kiedy ktoś choruje, kiedy przychodzimy do spowiedzi i tak dalej. Oczywiście są to bardzo słuszne oczekiwania, pod warunkiem, że uczynimy wszystko, by powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych było wystarczająco. Jeżeli nie jesteśmy tym zainteresowani, to sami ponosimy oczywiście tego konsekwencje. Kiedy mówimy o tym, że Kościół jest świętych obcowaniem, to bazą, jednocześnie jakimś centrum jest oczywiście w tej wspólnocie Trójca Święta. Dlatego mówimy miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym. To jest doświadczenie Kościoła. Kościoła, który jest Kościołem jednym, świętym, powszechnym i apostolskim. Powszechnym znaczy katolickim. Katolicki oznacza powszechny w wymiarze geograficznym, jak mówiłem wczoraj, i w wymiarze historycznym poprzez 20 wieków. W tym Kościele, który skoro jest w różnych krajach i narodach, są różne tradycje liturgiczne. Jest tradycja rytu obrządku łacińskiego, a de facto rzymskiego, według którego sprawujecie tutaj wszystkie sakramenty święte. Są jeszcze inne, łacińskie, chociaż dzisiaj oczywiście w językach narodowych
ryty, obrzędy, na przykład mediolański pochodzący od świętego Ambrożego, katolicy w Mediolanie mszę świętą odprawiają nieco inaczej niż w Kolonii. Podobnie także w Toledo. I jest cały wielki wschód chrześcijański, poczynając od Grecji, poprzez Ziemię Świętą, Irak, Indie, kraje słowiańskie, przynajmniej wschodniosłowiańskie. Istnieje jeden tak zwany obrządek łaciński i pięć tradycji wschodnich. Dotykam tej problematyki między innymi dlatego, że z waszej strony wyszła prośba, by powiedzieć coś więcej na temat obrządku czy kościoła grekokatolickiego. Czynię to nie w ramach tylko jakiejś lekcji historii, chociaż to mogło być korzystne, ale by ukazać nam całe bogactwo kościoła. Zresztą to wasze, ta wasza prośba, traktuję ją jako wyraz tej duchowej solidarności. Mówiliśmy o wadze solidarności materialnej i Kościół w Niemczech ma tutaj wielkie zasługi wspierania misji, wspierania Kościoła na Wschodzie, ale także o duchowej solidarności, elementem pierwszym której jest oczywiście zainteresowanie. Wielu z was było w Ziemi Świętej, widziało chrześcijan innych tradycji liturgicznych, ale mało kto wie o tym, że największa grupa chrześcijan, nie tylko chrześcijan, katolików w Izraelu to są grekokatolicy. Kojarzymy sobie grekokatolików z Ukrainą, natomiast największą grupą chrześcijańską w Izraelu, mówię o Izraelu dzisiejszym, bez Palestyny, to są grekokatolicy, którzy nazywają się tam melchitami, a więc katolicy obrządku bizantyjskiego, modlący się od X wieku po arabsku, ale także po grecku, którzy zawsze żyli na tym terenie, także wtedy, kiedy nie było Izraela. Izraela w X wieku nie było, bo wtedy Żydzi byli w rozproszeniu. Maleńki ogólny rys. Mianowicie, kiedy mówimy o kościołach wschodnich, katolickich, mamy najpierw tradycję aleksandryjską, a więc Egipt, Etiopię, Erytreę. Dalej mamy tradycję wschodnio-syryjską, to będzie Irak i Indie, częściowo Iran, w Indiach tak zwani chrześcijanie malabarscy w Kerala. Dalej jest tradycja antiocheńska, czyli zachodnio-syryjska i są to syrokatolicy, maronici, malankarczycy. Wszyscy oni mieszkają także w Niemczech. Możecie ich spotkać także tutaj. Dalej jest wielka tradycja ormiańska od Armenii postsowieckiej, tak można powiedzieć, poprzez wielką grupę chrześcijan Ormian żyjących w Turcji, częściowo w Iranie. I wreszcie wielki świat chrześcijaństwa bizantyjskiego. Oczywiście między kościołami wschodu i zachodu doszło do rozłamu takiego bardziej definitywnego w 1054 roku. De facto Ormianie, czy powiedzmy Asyryjczycy nieco wcześniej już od tej jedności odpadli. Kiedy Słowianie, najogólniej rzecz biorąc, Słowianie wschodni, przyjmowali chrześcijaństwo, tego podziału jeszcze nie było. Mianowicie w IX wieku, kiedy Cyryl i Metody działali na terenie Moraw, dzisiejszej Słowacji, Węgier, później także Bałkanów, częściowo południowej Polski, wschód jeszcze był w jedności z zachodem. Cyryl i Metody, dwaj uczeni z Tesalonik, mówiący po słowiańsku, bo matka ich była Słowianką, zostali przysłani do Wielkiego Księstwa Morawskiego przez papieża. Kiedy nawet Włodzimierz przyjmował chrzest w Kijowie, a nieco wcześniej niektórzy książęta w Połocku, także była jedność jeszcze. Ale XI wiek to jest czas podziału między wschodem a zachodem. Później na Ruś przychodzi, przynajmniej na Ruś, dzisiejszą Ukrainę, przychodzi nawała mongolska,
tatarska. Tatarów na Białorusi nigdy nie było, Bogu dzięki, poza może gdzieś tam Grodnem i Brześciem. Istnieją te kościoły oddzielone. I słyszeliście pewnie o tak zwanej Unii Brzeskiej. W 1596 roku, jesteśmy przy końcu XVI wieku, wtedy, kiedy korona polska i Wielkie Księstwo Litewskie, nieco wcześniej, 30 lat wcześniej, w Lublinie podpisuje Unię Lubelską polityczną. W 1596 roku mamy kościelną, cerkiewną Unię Biskupów Ruskich, a więc teren obejmującego dzisiejszą Białoruś i Ukrainę, odnowienie jedności z Rzymem. I od tego czasu mówimy o Kościele Unickim, czy nazwanym później Kościołem Grekokatolickim, chociaż nazwę grekokatolicki wymyśliła Maria Teresa w Wiedniu dla określenia wschodnich chrześcijan na jej terytorium, zwłaszcza na terytorium tzw. Węgier, a więc Galicji, południowej Polski, oczywiście Bałkanów. Natomiast oczywiście te tereny, które popadły w niewolę carską po rozbiorach Rzeczpospolitej, a więc przede wszystkim Białoruś, tam od początku XIX wieku poczęto Kościół grekokatolicki eliminować i niszczyć. Była taka data 1839, kiedy na terenie Białorusi zlikwidowano biskupstwa grekokatolickie, a później odpowiednio także już na terenie korony, w Chełmie i na Podlasiu w 1875 roku. Z tego czasu mamy tak zwanych męczenników podlaskich, zamordowanych przez kozaków carskich w Pratulinie na Podlasiu. Odnowienie na terenie Białorusi życia religijnego grekokatolików było częściowo możliwe dopiero w XX wieku, po I wojnie światowej, dokładnie właściwie w latach 20, po tak zwanym pokoju ryskim między Polską, czy II Rzeczpospolitą, a Rosją Sowiecką, ale oczywiście 1939 rok przyniósł znowu, czyli II wojna światowa, znowu zniszczenie tego kościoła, który przetrwał oczywiście w podziemiu, podobnie jak na Ukrainie, tyle tylko, że na Ukrainie struktury były dużo silniejsze i opór był nieco większy. Białoruś przeżyła, o czym na ogół się w Polsce nie wie, dramatyczne deportacje ludności przy pierwszych Sowietach, a więc właśnie przy drugich, to znaczy w 1939 roku, później w 1945 roku. Wobec tego nasi wierni dzisiaj na Białorusi to są resztki tych, którzy przeżyli te dramatyczne doświadczenia wojny z jednej i drugiej strony, i niemieckiej, i sowieckiej oczywiście, i którzy dopiero 20 lat temu, ich już potomkowie, czy nawet młodzież, która wychowała się zupełnie w rzeczywistości bezreligijnej, sięgnęła do korzeni i swojej duchowej tradycji. Kościół grekokatolicki na Białorusi należy do tej tradycji kościołów bizantyjskich, obok kościoła ukraińskiego, obok kościoła grekokatolickiego na Słowacji, w Rumunii, w Serbii, Chorwacji czy Bułgarii. Na Ukrainie ten kościół 20 lat temu wyszedł z podziemia, posiada dużą strukturę, posiada kilkunastu biskupów na Ukrainie i następnych kilkunastu także za granicami. W Niemczech istnieje egzarchat dla grekokatolików ukraińskich z biskupem, który rezyduje w Monachium. Jego terytorium to są całe Niemcy i część Skandynawii. Są to zasadniczo oczywiście Ukraińcy, którzy dotarli tutaj w różnych okresach. Dzisiaj nie brak także gastarbeiterów ukraińskich, którzy w jakiejś mierze, ci, którzy zostają tutaj dłużej, powiedzmy, ten kościół w jakiejś mierze wspomagają. Ale mamy masę także grekokatolików Ukraińców na przykład w Italii, Hiszpanii, Ukraińców, ale również i Rumunów. Mało kto o tym wie, że w Italii mieszka aktualnie 1 000 000 Rumunów. Oczywiście część z nich dojeżdża, przyjeżdża, wyjeżdża w ramach Unii Europejskiej. Znaczna część są to prawosławni, natomiast część to są grekokatolicy.
Prawosławni są naszymi braćmi co do naszej tradycji modlitwy. Modlimy się dokładnie tak samo, jak modlą się nasi bracia prawosławni, ale zachowujemy tą samą tradycję liturgiczną, natomiast jesteśmy katolikami uznającymi autorytet Ojca Świętego i w wymiarze duchowym, sakramentalnym jesteśmy waszymi najbliższymi braćmi. Oczywiście rzymskokatolik może przyjść do Komunii Świętej w kościele, w cerkwi grekokatolickiej, natomiast zasadniczo nie powinien przychodzić do Komunii Świętej w cerkwi prawosławnej, z którą jedności nie ma. Oczywiście rozumiecie, że katolik nie może pójść do Komunii Świętej w ramach jakiegoś luterańskiego abendmahl, prawda? Ponieważ jest to niekatolicka tradycja i dzieli nas z naszymi braćmi protestantami bardzo wiele. Łączy nas bardzo wiele i dzieli nas niemało. Stąd być katolikiem oznacza z jednej strony być świadomym swej tożsamości. Dzięki tej tożsamości możemy być otwarci także na innych. Ekumenizm, o którym słyszycie bardzo wiele i to bardzo dobrze, nie oznacza jakiegoś mieszunku poglądów. Każdy wierzy jak sobie, mu się podoba, każdy ma swojego Pana Boga. To jest taka mentalność amerykańska. Ty wierzysz tak, a inaczej możemy żyć w zgodzie. Oczywiście. Tylko bazą dążenia do jedności jest oczywiście szukanie prawdy. Prawdy na zasadzie dialogu. Słowo dialog dzisiaj się używa i nadużywa. Mówi się bardzo często o dialogu politycznym, ale oczywiście tak naprawdę w polityce nikt żadnego dialogu nie prowadzi. Prowadzi co najwyżej kompromisy, ponieważ dialog oznacza wysłuchanie drugiego człowieka i przyznanie mu częściowo racji. Natomiast politycy zawsze wszystko wiedzą najlepiej i oczywiście tylko według tego czy innego modelu. Ja się polityką nie zajmuję, ale myślę, że dobrze, żeby o tym powiedzieć. Tym bardziej, że samo słowo dialog jest nadużywane i jest źle rozumiane. Mianowicie dialog pochodzi od dwóch greckich słów dio i logoi. Dio znaczy dwa. Logoi, czy logos, oznacza słowo. Dwa słowa. I jest to w jakiejś mierze wysiłek wymiany słów. Inna rzecz, że bardzo często to, co my nazywamy dialogiem, jest po prostu podwójnym monologiem. Każdy mówi swoje i wcale nie jest zainteresowany usłyszeć drugiego. Wystarczy popatrzeć na dowolne programy telewizyjne, gdzie jest jakaś dyskusja. Nie ma tam żadnego dialogu. Ja przynajmniej takiego nie widziałem od 20 lat w telewizji, którą zresztą rzadko oglądam na szczęście, ale dlatego, że każdy mówi tylko swoje. To jest podwójny monolog. Ale dla chrześcijanina tak naprawdę, zwłaszcza w wymiarze duchowym, bo to mnie interesuje, a nie polityka, dialog należy rozumieć inaczej, głębiej. Mianowicie, zawsze zostajemy przy tym słowie logos, logoi greckim, co oznacza słowo, naukę, i innym greckim słówkiem dia, co oznacza według. Dla chrześcijanina dialog to jest rozmowa według Słowa Bożego, według nauki Kościoła. Cały paradoks polega na tym, że wielu dzisiaj próbuje dyskutować, nie mając żadnego pojęcia na temat religijny, żadnego. Nigdy na lekcje religii nie chodzili, niczego nie przeczytali, może najwyżej jakąś opinię jedną czy drugą na forum, powiedzmy, czy innym blogu internetowym. To nie jest wiedza wystarczająca do dialogu. Oczywiście my przede wszystkim zresztą mamy nie uprawiać dialog akademicki, ale dialog życia. A więc to oznacza, że żyjemy prawdą Bożą i w ten sposób się dzielimy tą prawdą, nawet bez wielkich słów. Chociaż z drugiej strony tych słów nie należy się, powiedzmy, wstydzić. Jesteśmy wezwani do tego, żeby wejść dialog z chrześcijanami innych wyznań, bo jednoczy nas Chrystus. Stoimy w Europie, my w Niemczech może nawet w sposób szczególny, podobnie jak we Francji, przed pewnym dialogiem, czy raczej pewnym spotkaniem także
z wierzącymi innych religii, zwłaszcza muzułmanami, z islamem, czy chcemy, czy nie, ale muzułmanie będą nas cenili wtedy, kiedy my będziemy cenili oczywiście nasze duchowe doświadczenie i nasze duchowe przekonania. I jeśli będziemy wierni wymaganiom Ewangelii, nie mniej niż znaczna część muzułmanów jest wierna Koranowi. Nie spotkacie muzułmanina, który powie, ja jestem muzułmaninem, ale się nie zgadzam z Koranem. Natomiast oczywiście spotkamy bardzo wielu katolików, którzy powie, ja jestem katolikiem, ale się z Kościołem nie zgadzam, nawet z papieżem, bo on się myli. Jest to oczywiście zwykły idiotyzm, ale na tyle popularny, że niestety kształtuje naszą mentalność i naszą obecność w Kościele. Rekolekcje nie są czasem, byśmy my wypominali grzechy wszystkim innym, tylko byśmy zastanowili się, na ile my cenimy naszą przynależność do naszej tradycji. W tym sensie doświadczenie kościołów wschodnich, które są pod pewnym względem bardziej tradycyjne, bardziej przywiązane do tradycji, do uroczystej liturgii, do wielokrotnych powtórzeń, kiedy przyjdziecie do dowolnej cerkwi grekokatolickiej czy prawosławnej, usłyszycie setki razy powtarzane Kyrie eleison. W tradycji łacińskiej to zostało raptem 6 razy. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Znajdziecie kadzidło, znajdziecie ikony, nie tylko jako dekoracje, ale jako symbole obecności świętych. A my na pewnym etapie na Zachodzie jakoś bardzo chętnie od ustawienia w świątyniach ikon i figur odeszliśmy. W imię jakiegoś prostactwa, a nie uproszczenia życia. Tym bardziej, że nikomu do głowy nie przyszło, że należy uprościć na przykład uroczystość ślubną za stołem. Stół się ubiera bardzo uroczyście, oczywiście nowożeńcy także. Natomiast w kościele chcielibyśmy, by było wszystko super proste. Najlepiej pewnie, żeby ksiądz był w szortach na mszy świętej, wtedy byłaby to pełna prostota. Cenimy sobie doświadczenie naszej tradycji. Jednocześnie nie tylko w sensie liturgicznym, zewnętrznym, bo to byłoby bardzo proste, ale także styl życia wiernych i styl życia duchownych. Do wielkiego kapitału duchowego w Kościele na Zachodzie należy między innymi celibat, o którym się ci dyskutuje i stawia pod pytanie. I jeszcze oczywiście robiąc to fałszywie, bo jest absolutnie nieprawdą, jest czymś illogicznym, alogicznym czy nielogicznym twierdzenie, że gdyby nie było celibatu, nie byłoby takich czy innych skandali seksualnych w Kościele. Skandale były, w nich trzeba się oczywiście pokajać, ale nie ma to nic wspólnego z celibatem, ponieważ te same skandale dotyczą innych sfer życia społecznego i więcej skandali jest wśród trenerów sportowych niż wśród duchownych, o czym się nie mówi, oczywiście nie pisze, ludzi, którzy żyją w małżeństwie. Więc bądźmy odważni stanąć otwartym obliczem wobec prawdy. Mówię o tym między innymi dlatego, że w kościołach wschodnich i katolickich, i niekatolickich, a więc także grekokatolickim, kler może być żonaty. I wielu znowu prymitywnych żurnalistów mówi, no właśnie, prawosławni się żenią. Moment, moment. Ani prawosławni księża, ani grekokatolicy księża się nie żenią. To jest nieprawda i nieprecyzja. Mianowicie święci się żonatych mężczyzn. Ktoś, kto został wyświęcony jako nieżonaty, nie może się ożenić później. To jest zasadnicza różnica z protestantami. Mianowicie wspólnota Kościoła daje zgodę dla kogoś, kto już jest żonaty, żyje przykładnym życiem chrześcijańskim, że był wyświęcony. Ale nie może być tak, że raptem przyjdzie do głowy księdzu i się ożeni. Nie ma czegoś takiego. I następny paradoks, o którym wam nikt nie powie. To prawda, że kler w kościele grekokatolickim jest żonaty. Również moi księże na Białorusi, większość z nich jest żonatych i pracuje bardzo gorliwie, ale bardzo ważną rolę
na wschodzie, znacznie większą niż na zachodzie, pełnią zakonnicy akurat, nie żonaci. I biskupi są także nie żonaci wybierani spośród zakonników. Co to znaczy? Kościół potrzebuje celibatu. Nie próbujmy wymyślać, że w ten sposób się wszystko stanie lepsze. Jeśli oczywiście są tego czy innego, tego czy innej formy problemy, to wynikają z braku wiary, tak księży, jak i wiernych. Zresztą wiara księży zależy od wiary wiernych również. To jest pojęcie wspólnoty. Nie mam zamiaru wam wyjaśnić wszystkich problemów tutaj możliwych. Znajdziecie część z nich w tej książce, którą można w kancelarii nabyć. Odwaga bycia katolikiem. Odwaga bycia katolikiem oznacza odważnie przyjąć doświadczenie wiary poprzez pokolenia, po to, by dzisiaj to doświadczenie w jakiejś mierze aplikować w nowych warunkach. W każdym razie z całą pewnością Europa i także Niemcy, w której żyjecie, potrzebuje odważnych i rozumnych chrześcijan, odważnych, rozumnych katolików. Nie jest to aż takie trudne, jeżeli czytamy prasę katolicką, jeżeli czytamy sajty katolickie, których w internecie jest masa, nie tylko jakieś głupie blogi czy inne komentarze na forumach. Możemy uczestniczyć w życiu Kościoła. To jest akurat dzisiaj bardzo ważna przestrzeń nowej ewangelizacji. Ewangelizacja nowa chce wejść w różne nowe sfery życia. Nie ulega wątpliwości, że media dzisiaj kształtują nie tyle rzeczywistość, ale kształtują pojęcie o tej rzeczywistości. Przykre to stwierdzenie, ale prawda jest taka, że w większości dziennikarzy wcale nie chodzi o to, żeby nas poinformować o prawdzie, tylko żeby zrobić o tym, na tym forsę niemałą, poprzez jakieś najczęściej skandaliczne, powiedzmy, informacje, bo takie się łatwo kupi. Natomiast niestety media, generalnie rzecz biorąc, nie piszą o rzeczach pozytywnych, o wysiłku zwykłych rodzin. Nie wszystkie rodziny na Zachodzie są super bogate. O wysiłku rodzin, które żyją według Ewangelii i zachowują Boże przykazania. To jest wielki bój wiary. To jest właśnie to wojowanie Kościoła o zachowanie wartości Ewangelii. Ciągle aktualne, nawet jeżeli dzisiaj nazywamy się pielgrzymami, a nie wojownikami bożymi, to nie ma takiego za wielkiego znaczenia. Tak więc ta refleksja tutaj, którą chciałem się z wami podzielić, na celu ma tylko jedno. Doceńmy wartość Kościoła, do którego jesteśmy wezwani, w którym żyjemy, w którym mamy do zrobienia bardzo wiele. Poczynając od modlitwy. Poczynając od modlitwy oczywiście o powołania kapłańskie zakonne, ale poczynając także od modlitwy za rodziny chrześcijańskie, które ten Kościół składają, na ten Kościół się składają, które tworzą ten Kościół. O rodzinach będziemy mówili jutro, dlatego dzisiaj tego tematu tutaj nie podjąłem. Niechaj to nasze spotkanie, połączone oczywiście z waszą modlitwą, ze spowiedzią, z Komunią Świętą, będzie umocnieniem naszej wiary, aby była ona jeszcze bardziej odważna, jeszcze bardziej dynamiczna i optymistyczna. Amen.